Czerwona linia w negocjacjach z Rosją. Szef Rady Najwyższej o celach Ukrainy. Szef Rady Najwyższej Ukrainy o czerwonej linii w negocjacjach z Rosją. Znak zapytania: suwerenności i integralność terytorialna, a także niezależność państwowa są i pozostaną tak zwaną czerwoną linią w obecnych negocjacjach pokojowych z Rosją, oświadczył przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Rusłan Stefanczuk. Stefanczuk, który jest zaangażowany w proces decyzyjny podczas tych negocjacji, podkreślił, że ich wynik może być tylko jeden – nasze zwycięstwo. Najważniejsze: przywrócenie bezpieczeństwa, zmierzamy we właściwym kierunku, ale ukraiński naród już za swoją niezależność zapłacił życiem wielu obywateli, odpowiedzialność za to spada na Rosję, napisał Stefanczuk na stronie internetowej Rady Najwyższej. Dla nas jest ważne przywrócenie bezpieczeństwa i zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania państwa, podkreślił. Odnosząc się do kwestii zaakceptowania przez Kijów niezależności samozwańczych republik ludowych, Ługańskiej i Donieckiej, czego domaga się Moskwa, stwierdził, że obszary te nadal leżą w uznanych przez społeczność międzynarodową granicach Ukrainy. Nadszedł czas na przywrócenie sprawiedliwości. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, w opublikowanym we w nocy z piątku na sobotę nagraniu wideo, wezwał Rosję do poważnych i szczerych rozmów pokojowych. Poważne rozmowy o pokoju i bezpieczeństwie dla Ukrainy, bez ich odwlekania, są jedyną szansą dla Rosji, by naprawiła szkody, które wyrządziła w wyniku własnych błędów. Nadszedł czas na przywrócenie sprawiedliwości i integralności terytorialnej Ukrainy, podkreślił ukraiński przywódca, ostrzegając, że w przeciwnym razie Rosja poniesie dotkliwe straty. Zełenski podkreślił także swoje żądanie bezpośrednich rozmów w sprawie przywrócenia pokoju na Ukrainie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Kreml odrzuca, jak na razie, taką możliwość. Od 28 lutego delegacje Ukrainy i Rosji prowadzą negocjacje pokojowe. Podczas gdy Moskwa mówi o zauważalnym kompromisie w kwestii i możliwej neutralności Ukrainy, Kijów podkreśla, że rozmowy nie przyniosły istotnych rezultatów. Obok neutralności Ukrainy, Moskwa domaga się także m.in. demilitaryzacji tego kraju. Z kolei Ukraina żąda, obok natychmiastowego zawieszenia broni, wycofania wojsk rosyjskich i konkretnych gwarancji bezpieczeństwa.